Galerii Sztuki Filmowej Movie Gate w schronie pod Placem Solnym we Wrocławiu. Zorganizowaliśmy wystawę filmową, muzeum filmowe. Dość unikatowe przedsięwzięcie ze względu na artefakty filmowe, które tutaj mamy. Mamy tutaj oryginalne rekwizyty, które brały udział w realizacji filmów, były na planach filmowych. Na przykład część samochodu Aston Martin Jamesa Bonda, czy kostium Brada Pitta z filmu Bękarty Wojny, czy na przykład Akademia Pana Kleksa, kostium Piotra Frączewskiego. Więc takie artefakty tutaj mamy i one są eksponowane oczywiście tutaj w części filmowej. Oprócz tego część naukowa, gdzie pokazujemy, można by powiedzieć, magię, którą już dawno wytłumaczyła nauka. Coś zwłaszcza dla młodych, najmłodszych naszych turystów, ale nie tylko. I część trzecia, czyli część muzealna, czyli pokazujemy, jak ten schron najprawdopodobniej mógł wyglądać pod koniec II wojny światowej. Najcenniejszy, najdroższy mówiąc wprost, był Aston Martin, część samochodu Aston Martin. On kosztował 50 tysięcy funtów. Warto też zauważyć, że wszystko, co tutaj jest, prawie wszystko, oprócz tych rekwizytów, które mamy wypożyczone z łódzkiej szkoły filmowej, to wszystkie one są także na sprzedaż, więc jeżeli ktoś chciałby komuś zrobić wyjątkowy prezent, to także może u nas kupić. Co ciekawe, ostatnio na przykład oddaliśmy na aukcję charytatywną część, kawałek futerka Ewoków z filmu Star Wars i sprzedano to za 25 tysięcy złotych. Cieszymy się, że się tak dołożyliśmy do tej akcji charytatywnej. Nie chcemy, żeby to była stała wystawa, tym bardziej, że nasi partnerzy już teraz nam proponują kolejne rekwizyty filmowe. Co ciekawe, mamy także takie rekwizyty filmowe z filmów, których jeszcze w Polsce premiery nie było, więc też na bieżąco będziemy mogli wraz z premierą tutaj udostępniać rekwizyty, które dopiero aktualnie w danej chwili bieżąco można zobaczyć na ekranach kin. Od 2012 roku prowadzimy także inną atrakcję turystyczną w Kamiennej Górze, projekt Arado. To jest podziemna trasa turystyczna, gdzie turyści w dość niekonwencjonalny sposób zwiedzają ten obiekt. Tam trasa jest wystylizowana na czasy II wojny światowej, na trasie są wartownicy, a turyści muszą się wcielić w rolę agentów polskiego wywiadu, żeby wykraść tajemnicę III Rzeszy, a tak naprawdę po prostu poznać ogromną ilość informacji o II wojnie światowej i o samych obiektach. I taka koncepcja zagospodarowania tego podziemnego obiektu sprawdziła się, dlatego że wielokrotnie już nas doceniano w różnych konkursach, plebiscytach, z czego jesteśmy oczywiście dumni. I idziemy dalej. Tym razem otworzyliśmy podziemia we Wrocławiu, a jeszcze w tym roku otworzymy także dla turystów podziemia w Jeleniej Górze. Fenomenalny obiekt, jeśli chodzi o podziemia, sam obiekt będzie się nazywał Time Gates, czyli bramy czasu. I w każdej tej strefie, do której się będzie wchodziło przez te wrota, będzie przez specjalistów od planów filmowych zbudowany inny świat. I będą mogli turyści się przenosić w różne światy, światy także abstrakcyjne, światy historyczne, na przykład czasy Napoleona. W innym świecie będzie świat abstrakcyjny dla dzieci, świat Minecrafta, więc to jest taka atrakcja turystyczna, która jest jednocześnie bardzo mocnym takim uderzeniem rozrywkowym, ale także też edukacyjnym. Na koniec parówka, która pokaże nam, co mogłoby się stać z ludzkim palcem. Aj! No i parówka, podobnie jak reka, całkowicie zamarzła. Ale mimo wszystko to jest przecież tylko parówka. To nie był prawdziwy ludzki palec. Jak myślicie, czy z prawdziwym ludzkim palcem stałoby się to samo, co z parówką? Nie! Nie? No to może to sprawdzimy. Potrzebowałbym teraz jakiegoś odważnego ochotnika. Tutaj kolega się uśmiecha, to może zapraszam tutaj na środek. Chodź proszę do nas, śmiało. Także przodem do publiczności. Nazywasz się? Max. Max, także przodem do publiczności. I wystaw przed siebie rękę, której mniej potrzebujesz. Okej, niech będzie lewa. Odpisania. Bardzo dobrze. Teraz tak. Lewa ręka przed siebie, w ten sposób. Palce szeroko, zobacz, tak jak ja. Podwiń trochę ręka. Jeszcze troszeczkę, świetnie. Dłoń lekko skieruj w dół. To co, zapraszamy Maxa? Jasne. Oczywiście, że tak. Kolego. No i zobaczcie. Oblewam dłoń Maxa ciekłym azotem.
i zupełnie nic się nie dzieje. Brawa dla naszego odważnego pomnika. W Mowie Games na Placu Solnym oprócz strojów i gadżetów filmowych można oglądać także wystawę rysunków Henryka Sawki.